tutaj, tutaj sam! James jest pod tymi skałami. Szybko, radar. Szukaj Jamesa. Czuły nos radara zaraz wywącha Jamesa. Wyciągniemy go tak, by nie osunęły się skały. Dobry piesek. Nic ci się nie stało, James? Nie! Wszystko dobrze! Jestem cały! Tylko nie mogę stąd wyjść! Penny, przynieś szybko płachtę z wozu. Zbudujemy osłonę na wypadek, gdyby spadło więcej kamieni. Tak jest, Sam. O, dobrze, że jesteś, Elvis. Dziękuję. O, cześć, Sam. Proszę bardzo. Poczekaj, James. Muszę cię obejrzeć. Dziękuję, Sam. Wszystkim wam dziękuję. Mówił pan, żebym trzymał się z daleka od tego miejsca, a ja nie posłuchałem. Na szczęście nic ci się nie stało. Ale dlaczego tu kopałeś? Myślałem, że znajdę jakiś fajny prezent dla mamy. Ale wykopałem tylko puszkę. A tak bardzo chcę dać mamie coś wyjątkowego. O, James, synku, jesteś cały i zdrowy. To najważniejsze. Wie pan co, kapitanie? A może spróbowalibyśmy jeszcze raz poszukać tu tych cennych monet? Nie, nie, ja naprawdę mam już na dzisiaj dosyć. Ojej, proszę, kapitanie, tylko przez chwilę. O, niech będzie. No to chodź, Kriglington. Ale będzie miał minę, jak znajdzie te moje monety. O, chodźcie tu szybko! Patrzcie! Czy znalazł pan może coś ciekawego? O, tak! Stare monety! Całe mnóstwo! Wiedziałem, że gdzieś tu są! Elvis, ale to nie jest twoja skarbonka. Właśnie. Gratulacje, kapitanie! Chodź, radar. Szefie, mogę pożyczyć wykrywacz metali? Szefie, gdzie ja zakopałem tę skarbonkę? Zaczekaj w samochodzie, Mandy, wracam za chwilę. Mandy? Widziałam Mikołaja! Naprawdę! Poleciał tam! Nie bądź śmieszna. Do świąt mamy jeszcze sporo czasu. Chyba coś wymyśliłaś, Saro, jak zwykle. Na pewno nie! O! Niedobrze, Normanie! Uciekł nam! Ale kto? Mikołaj. I co? Mówiłam, że go widziałam. Nie martw się, Norman. I tak mamy w sklepie więcej świątecznych ozdób niż ktokolwiek w mieście. Ale mamo, nie możemy wziąć innego Mikołaja. Nie, Normanie. Tamten był ostatni. Zamówmy jeszcze jednego. Na tydzień przed świętami? To niemożliwe, nie zdążą z dostawą. Możesz im powiedzieć, że nam się pali. O, na pomoc, pali się! Nie o tym mówię, mamo, nie zrozumiałaś. O. Mamo! Szybko! Dzwoń do Sama!
pali się u Prejsów. Uwaga, chłopaki, pali się sklep Prejsów. Dzwoniła właścicielka. Człowiek za burtą na środku zatoki. Czekaj sam! Co jest? Przyszło następne zgłoszenie. Człowiek za burtą na środku zatoki. Niech Penny wsiada w szalupę ratunkową. O, dobrze myślisz sam. Penny? Tak jest, panie komendancie. Co się stało radarowi? No, nie wiem. Dziwnie się zachowuje cały dzień. Może to na zmianę pogody. Psy wyczuwają takie rzeczy. Problem w tym, że on jest za wrażliwy. I nie wiem, czy przez to nadaje się na psa strażackiego. Popatrz na bliźniaki. Znowu ze sobą rywalizują. O! Halo! Uważaj, Norman! Wolałabym, żebyś tam nie wpadł. To się spodoba Samowi. Chyba oszalałaś. Ani to ciekawe, ani tym bardziej ładne. I nie zmieści ci się w kieszeni. Hej! Właśnie znalazłam ząb dinozaura! Juhu! Tego na pewno nie przebijesz, Saro. Przestańcie rywalizować. To nie jest żaden ząb dinozaura, tylko stary kamyk. Właśnie, że to ząb tyranozaura. Tak myślę. Sam padnie z zachwytu. Tak? To daję ci słowo, że znajdę coś lepszego od tego głupiego kamienia. Na pewno nie. Na pewno tak. Ty też to słyszałeś? Pioruny i błyskawice. Burza nad Ponty Pandi. Oby nie dotarła tutaj. Już dobrze, radar. Nie ma się czego bać. Nic ci się tutaj nie zdanie. Tak, ale co, jeśli będzie trzeba jechać na akcję? Lepiej wracajmy do domu. Powinniśmy być daleko od drzew, gdy zaczną się błyskawice. Ale ja się nie boję. Ojej, nie w tym rzecz, Norman. To niebezpieczne. Od uderzenia pioruna może się zapalić drzewo. Sara! James! Idziemy! Dobrze, mamo! Nie znajdziesz już nic lepszego. Gdzie bliźniaki? Wracam, żeby ich poszukać. Nie waż się stąd ruszać, Norman! Widziałaś to? Piorun właśnie uderzył w drzewo. Gdzie mama i reszta? Nie mam pojęcia. Zdaje się, że nas zostawili. Mama! 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 To dopiero będzie super jazda! Niosę ci obiadek! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Manekinku! Na miejsce! Gotów! Start! Widzicie? Jest całkiem bezpiecznie. A teraz ja pojadę. Przecież rozbił się o ścianę, Norman. Dlatego, że manekin nie wiedział, jak go zatrzymać. O, przepraszam cię, Trevor. Rano podłożyłem kliny pod koła. Nie mam pojęcia, co się z nimi mogło stać. Na miejsca. Gotów. Start! Norman Price obejmuje prowadzenie na pierwszym okrążeniu. Norman! Uważaj na ścianę! Norman!
spadł z nabrzeża? Sam, jedź do portu. Norman Price spadł z nabrzeża w gokarcie. Tak jest, sir. Uspokój się, Norman. Już jesteśmy. Staraj się złapać za linę. Hej, Tom. Wygląda na to, że masz tutaj małą klinikę dla zwierząt. Górskie pogotowie służy nie tylko ludziom. O, nasz pacjent musi wydobrzeć, zanim wypuścimy go na wolność. Tak, mały? A wiesz, Mandy i Norman poszli na poszukiwanie orłów. Nie sądzę, żeby znaleźli tu chociaż jednego. Jasne, ale wiesz, jaki jest Norman Price. On wszystko wie najlepiej. Tam coś jest. To nie były orły. Pewnie już dawno wszystkie przed tobą uciekły. Na pewno nie. Dobrze wiem, co robię. Ten znak mówi, że szlak jest zamknięty. Lepiej zawróćmy. Spokojnie, Mandy. Spójrz na tę ścieżkę. Nie widzisz, jak tu bezpiecznie? Co się dzieje z radarem? Chyba wyczuł niebezpieczeństwo. O, co ty wymyślasz? To tylko pies. Pies ratownik. Aport, piesku, aport. Widzisz? On nie chce, żebyśmy omijali ten znak. Słuchaj, przecież psy nie potrafią czytać, a ja wiem, co robię. Zawrócimy, jeśli zrobi się niebezpiecznie. Za mną, Mandy. Tutaj na pewno znajdziemy orły. Robią sobie gniazda na takim odludziu. Spójrz! W drogę, mały! O, daj spokój, mały, nie wygłupiaj się. Musisz wracać do świata, w którym wyrosłeś. Sio! Chyba za dobrze go karmiłeś, Tom. Sio! Na torbę kangura, to znowu on! Ha, widać, że mu się to naprawdę spodobało. Górskie pogotowie służy nie tylko ludziom. Ratunku! Na pomoc! To bez sensu, Mandy. Nikt nas nie usłyszy na tym pustkowiu. Tam płynie Charlie! Co ty tam wyprawiasz? Powiedziałem nie, Norman! O nie! Uderzyliśmy płetwala! Ach, Norman! Czemu to zrobiłeś? Chciałem go tylko złapać, żeby wygrać zawody! O, tato! Zaczyna nas zalewać! Mamy dziurę! Tego tylko brakowało! Flara ratunkowa! Charlie musi mieć kłopoty! Zadzwonię po strażaka sama! Oho, Charlie ma kłopoty na łodzi! Wypływamy w morze! Łódź w zatoce wysłała sygnał ratunkowy! To chyba Charlie z dziećmi na pokładzie! Tylko spokój.
Spokojnie, Norman. Na morzu trzeba umieć zachować spokój. Głęboki oddech. Patrz, płynie Sam i Penny! Sam, Penny! Norman, oddychaj! Przepraszam. Nic wam się nie stało? Nie, tylko łodzi. Nic się nie stanie, dopóki będę wypompowywał wodę. Dobrze. Najpierw dzieciaki. Sara? James! Ty zostań i pomóż Charlie'emu. Co? Ale... Dobrze, zostanę. Dzięki, Norman. Brawo. Weźmiemy cię na hol, Charlie. Musimy wyprowadzić walenia na morze wspólnie. Dobrze? Tak, myślę, że z Normanem damy radę. Możemy się poddać. Tygrys często uciekał, ale zawsze wracał. No chodź, chodźmy do domu. Być może tygrys wrócił i już tam na nas czeka. O, znalazłam monetę. Chcę, żeby tygrys się znalazł. Tygrys? Mamo! Mamo! Zadziałało! Zadziałało! Tygrys jest w studni! Tygrys? Szybko, mamo! Dzwoń po strażaka sama! Tygrys jest w studni? Znalazł się kot pani Bronwyn. Wpadł do studni. Potrzeba nam ratowników górskich. Niech Tom przyjedzie do nas jeepem. Cieszę się, że pogotowie górskie przyjeżdża nawet, by ratować kota. Oczywiście, Bronwyn. Pogotowie górskie jest nie tylko dla ludzi. Widzę ich, Penny. Cześć, Tom. Czy możemy rozstawić tutaj wyciągarkę? Nie ma sprawy. Dawaj, Tom. Mam go, Penny! Wyciągam! Biedny tygrys! Och, całe szczęście! Tygrys! O, tygrys! Dokąd uciekasz? Biedak. Pewnie musi rozprostować łapki po całym dniu w tej studni. Życzenia się spełniają. Tygrys nauczył się, by nie polować na ptaki. Może miałaś rację? O, niech to kule biją. To ci dopiero mrozik złapał, co Sam? Niech pan robi to, co ja. Trzeba się tylko ruszać, a wtedy jest cieplej. Ale nie każdy ma tyle energii, co ty, Penny.
To nonsens, może jestem od was trochę starszy, ale mam jeszcze sporo energii. Proszę bardzo. Ale to nie był osobisty przytyk, ja chciałem... Nieważne, co chciałeś sam. Mówię wam, że jestem w świetnej formie. Patrzcie. Mamo! Chyba nikogo nie ma, wełniaczku. To dopiero będzie prawdziwa niespodzianka. Wiem, że jest stary, ale do tej pory nie sprawiał kłopotów. Nie przejmuj się, Bronwyn. Zaraz zacznie działać jak nowy, albo nie nazywam się Mike. Bębniarz Flat! O nie... Witaj, Saro. Co tutaj robisz? Od dawna nie widziałam, żebyś się bawiła laleczkami. Nie bawię się laleczką. Opiekuję się dzieckiem. Saro, skąd wzięłaś to dziecko? I czy nie jesteś za młoda na opiekunkę? A to dopiero niespodzianka. Wiem. Dałam mu na imię Wełniaczek. A Saro, jesteś zabawna. Tak, zapraszam. Starszy oficerze Steel. Ser, czy pan tak biega od rana? Zgadza się, Penny. Może nie wierzysz, ale mam kondycję, jakbym był dwa razy młodszy niż jestem. Tak jest, ser. Jestem pewna. Chciałam tylko wziąć formularz raportu, jeśli można. Nie ma sprawy, Penny. Dziękuję bardzo. A niech to... Zaglądaj jak najczęściej, Trevor. No, oczywiście, Dilis. Jak tylko będę potrzebował warzyw, to wpadnę. O, dziecko! Ja tak lubię dzieciaczki. Są takie słodziutkie, kiedy są małe. O, to jest... cóż? Ma takie śliczne loczki. Pospiesz się, moja droga, zanim będzie jeszcze zimniej i spadnie deszcz. Biedne dziecko ma taką baranią twarzyczkę. Zejdźmy z tego deszczu. Tygrys znowu nam uciekł. Pomyśleliśmy, że mógł przybiec tutaj. Ale ja go nie widziałam. Może się znowu schował w warsztacie? Poszukajmy go. Znalazłem, jestem gotów. Nie, nie można jeszcze zaczynać. Powiedz to tacie. Nie mogę. Nie wolno przekraczać taśmy. Takie są zasady. Ale co jest ważniejsze? Tygrys czy jakaś tam taśma? Tygrys! Tato! 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 Wracaj, Mandy, ale już! Ale... Rób co każe, to niebezpieczne! Narzędzia! Moje piękne narzędzia! Dzwonię po straż pożarną! Pożar w domu Fladów! Niech to! Przyjęcie z fajerwerkami! O, Rety! Znowu? To pożar u Fladów! Coś się musiało stać z fajerwerkami! Elvis i Sam, bierzcie Jupitera, ja będę koordynował akcję. Chciałabym wiedzieć, gdzie jest Tygrys. Może się teraz ukrywać w warsztacie. Nie chcę tego słyszeć, Norman! Boję się, że Tygrys może być gdzieś w warsztacie tety. Znowu? Zaraz to sprawdzę.
Nie ma po nim śladu. Nie było go tu, jestem pewien. Świetna robota, Sam. Wspaniale! Dzięki, wujku. Oh, jakie to szczęście! Chodźmy już do domu. Sprawdzimy, czy tygrys wrócił. Podrzucę cię. Ale jeszcze nie widzieliśmy wszystkich fajerwerków. Myślę, że mamy dość fajerwerków na dzisiaj. Zgadzam się. Następnym razem znajdziemy lepsze miejsce. Bezpieczniejsze. Tak wielkiego ognia nie mieliśmy tu od dawna. Od tak dawna, że już zapomniałem, jak się gasi. Kolor czerwony tak niezwykły jest. Używaj go w potrzebie, bo to ważna rzecz. Jej! Jesteś świetny, Elvis! Nie gotujesz dzisiaj, Elvis? Gotowałem, ale miałem drobny wypadek z patelnią. Ojej! Niestety, nie mam dziś szczęścia. Zabierz mu to, James. Nie, twoja kolej. Niech go ktoś stąd zabierze, proszę. Nie denerwuj się. Zabiorę gryzaka na długi spacer i urządzę sobie mały piknik. Sara, James, może chcecie iść ze mną? Tak! Ale to zbyt męczące. Jeśli tak, to może popłyń ze mną na ryby. Zrobimy piknik na łodzi. Dobrze, to co nam będzie potrzebne? Woda, smycz dla psa... Weź komórkę. O, dla ciebie, Elvis. Przepraszam za psa. Dzięki, Charlie. Do trzech razy sztuka. Kolor czerwony tak niezwykły jest. O, przestańcie już, błagam. Przepraszam. Ale ta piosenka po prostu wpadła mi w ucho. To śpiewaj ją gdzie indziej. Nie ma sprawy. Mam dziś wolne popołudnie. Pośpiewam na plaży. Dobrze, gryzak. Spuszczę cię już ze smyczy. Będziesz grzeczny, prawda? Potwornie się zmęczyłam. Patrz! To tata i James! To mama i Sara! Ahoj! 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 Tutaj! Ahoj, tutaj! Ahoj! Chyba nas nie słyszą. Do zobaczenia! No dobrze, czas na nasz piknik. Spójrzmy, co tata spakował. Mamy obrus. Jak elegancko. Mamy kanapki. Nie! Gryzak! Niedobry pies! Nie jest zły! Saro po prostu jest głodny! Chwileczkę! Już idę do ciebie. O! Tak! O! Wydawało mi się, że te wodorosty to taki rodzaj kanapki. O nie! Norman jest chory. Został na górze. Rozmawialiśmy z Elvisem o śpiewaniu, aż tu nagle na samym środku drogi pojawiła się Wełnisia. Dobra robota. Bardzo szybko się uwinąłeś, Sam. Mogło dojść do okropnego wypadku. Tak, szybka reakcja to podstawa wszelkich działań strażaków. O! Herbatka! Ser? Cześć wam! A gdzie Norman? W domu, w łóżku. Ale masz szczęście. My mamy szczęście. Pomyślałem, że pojedziemy dziś malowniczą trasą. Drogą pomiędzy klifami. Kto pierwszy zacznie śpiewać? Ja! Aport, Wełnisiu! Autobus jedzie w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół. Tak, i gotowe. O nie! Witaj, Helen.
Spóźnię się. Okazuje się, że muszę wziąć jeszcze z warsztatu mocniejszy śrubokręt do tej bramki. Pa, kochanie. A teraz przygotuj się na mocny rzut, mała. Łopa! Klakson gra nam bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Klakson gra nam bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Pełnisiu, uciekaj z drogi natychmiast! Nie! Trzymajcie się mocno! A teraz wszyscy idźcie do tylnych drzwi, szybko! I zachowajcie spokój! O, to się nazywa malownicza trasa. Wszyscy cali? Cóż, no chyba tak. Dobrze, cofnę autobus, wyjadę na drogę i pojedziemy do szkoły. Ale panie Evans, tam... O, nie! O! A podobno jesteś chory. Potrzebna nam pomoc. Musimy zadzwonić po strażaka sama. Chciałbym, ale mój telefon został w autobusie. Zostawcie to mnie. Widziałem telefon Majka w skrzynce narzędziowej. Pośpiesz się, Elvis. Przepraszam cię, Sam. Coś mi się zdaje, że nie potrafię się obudzić na czas. Na szczęście dziś mamy spokojny dzień. Ciągnij z jednej strony, a ja będę ciągnął z drugiej. To dobry pomysł. Gotowa? Ciągnij! Nic ci nie jest? Nie. Powiedziałem ciągnij, a nie pchaj. Moja noga utknęła tam. O nie! Nie, jest dobrze. Do... Ratunku! 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 James? Ratunku! O, nie! Co? Co robisz pod tą skrzynią? Chcieliśmy tylko sprawdzić, co jest w środku i to się zsunęło na mnie. Ale wiedziałeś, że to jest niebezpieczne. Tatuś ci mówił. Tak, wiem. To moja wina. Ja to zaczęłam. Cóż, to nieważne. Najważniejsze jest, żeby zdjąć z niego tę skrzynię. O nie, nie da rady. Nawet nie drgnie. Hej, posłuchajcie tego. Coś tyka. Potrzebujemy pomocy. Tylko mnie nie zostawiaj, Saro. Zaopiekuj się nim. Sprowadzę pomoc. Skrzynia wypłynęła na plażę i tyka? James Jones utknął pod nią. Szybko, Sam, jedź na plażę. James Jones utknął pod skrzynią. Będziemy tam najszybciej, jak się da. Niech pan poprosi Penny, żeby miała na nich oko. Oczywiście, Sam. A miał być spokojny dzień. O, są tutaj. Penny wzywa sama. Słucham, Penny. Już je widzę, Sam. Są w pobliżu wielkich skał. Dzięki, Penny. Już tam jedziemy. Sam, tak się boję. Już dobrze, James. Zaraz cię wyciągniemy. Saro, wracajcie z Mandy do kawiarenki. A co z kolacją w naszej kawiarence? O, Trevor, z przyjemnością. Nie, ja myślałem o Normanie i Dniu Matki. Nie ma sprawy. Ja jem z mamą kolację codziennie. To twoja kolacja, mamo. Pachnie pięknie, Bronwyn.
Ja dziś nie gotowałam, Helen. Odpoczywałam cały dzień. Musicie przyjąć to, co ugotowałem z pomocą moich wspaniałych asystentów. Witaj, Dilys. A gdzie Norman? No, cóż, pewnie jeździ na desce. Ale zrobił to z okazji Dnia Matki. A co to jest? Wygląda jak zwyczajna nakrętka przybita do kawałka deski. James, nie bądź niegrzeczny. Ależ to jest świecznik. Czy mogę z niego skorzystać, Bronwyn? Jasne, Dilys. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Dzień Matki jest do bani. Wszyscy koledzy są ze swoimi mamami, a samemu na desce jest strasznie nudno. Dziękuję za zaproszenie, Trevor. To był świetny pomysł. Wieczór przy świecach. Ojej! Przepraszam. Uważaj, Dilys! Pożar! Posłuchajcie mnie wszyscy. Zachowajmy spokój. Musimy teraz szybko wyjść z kawiarenki. Wybuch, pożar w naszej kawiarence! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Pośpieszcie się! Tym razem to nie jest fałszywy alarm! Charlie zawiadomił osobiście! Ciekawe, gdzie to się pali. Penny i Elvis, przygotujcie węże. Ja sprawdzę, czy nikt nie został w środku. Dobrze, Sam. Mamo! Mamo! Norman, zostań! Ale moja mama jest w środku. Twoja mama jest... Norman! O, mamo, tak się wystraszyłem, że jesteś w niebezpieczeństwie. O, Norman! James! Sara! Mam coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie widzieliście. O, co? To jest malutki dinozaur. To nie jest żaden dinozaur. To zwykły amonit. Widzieliśmy takich pełno. Myśleliście, że jesteście cwani. Na pewno nie widzieliście prawdziwego, żywego dinozaura. Jasne, że nie. Bo żywych dinozaurów już nie ma. A właśnie, że są. Widziałem jednego na plaży i nawet wiem, gdzie przebywa. Wcale nie. Pokażę im. Powinien pan jakiś czas odpocząć. Mógł pan naderwać więzadła. Tere fere. Nikt mnie tutaj nie zatrzyma. Zobaczcie, że wszystko jest jak naj... Może się jednak położę. To doskonały pomysł. To zadziała. Teraz na plażę. Ślady stóp dinozaura. Bliźniaki pomyślą, że są prawdziwe. James! Sara! Chcecie polować na dinozaura? Wytropiłem straszliwą bestię! Nie bądź śmieszny! Dobrze, niech wam będzie. Pewnie się zbyt boicie. Jak można się bać czegoś, co w ogóle nie istnieje? A co to takiego? Musicie być bardzo uważni. Miejcie oczy i uszy otwarte. Ślady dinozaura! Ha!
A nie mówiłem? To nie mogą być ślady dinozaura. Ale jednak są. Mówiłem już, że go widziałem. Chodźcie za mną. Zaraz go złapię. Nie boję się. Norman! Norman! Gdzie on się podział? O, to dinozaur! To nie jest dinozaur, tylko Norman! Norman! Gdzie? Organizujemy akcję ratunkową. Jeśli radar powącha ubranie, to może podejmie trop. Musimy się udać w góry Ponty Pandy jak najszybciej. Przepraszam, Tom. Próbuję sobie przypomnieć, ale jakoś nie mogę. O, to chyba jest Helen. Masz radar. Znajdź Helen. Góry Ponty Pandy są w drugą stronę. Wiem, dokąd on nas prowadzi. To nie moja wina. Cześć, Radar, co tu robisz? Szukamy Penny i twojej mamy. Radar podjął trop z bluzy twojej mamy i przyprowadził nas tutaj. To nie jest bluza, ale dres i to mój. Jak mogłeś, tato, dać Radarowi złe ubranie do powąchania? Przepraszam, zapomniałem, które jest czyje. To jest z pewnością mamy. Zaraz! Już pamiętam! Pamiętam, co Helen powiedziała. Mówiła o studziennym traku i wąskim wzgórzu. Chodź, Radar. Poszukaj ich. Penny? Jest w porządku, dzięki Helen. Oh, cieszę się, że pamiętałeś o ratownikach, Mike. Jasne, że tak. Pamiętałem nawet, dokąd się wybrałaś. W końcu. Na wycieczki będę chodziła z pielęgniarką. Helen opatrzyła moją kostkę błyskawicznie. Aha! To tak to robicie. Co? Co zrobiłam? To? To był mój mały sekret. Dlaczego tego nie zauważyłem? Zdaje się, że nauczyłeś Radara nowej sztuczki. Mnie stąd wreszcie uratuje, czy nie? Już płynę, Saro! Już płynę! Tato! Utknąłem tu, Saro! Na pomoc! Bez obawy, Super Norman czuwa. Norman, nie wygłupiaj się! Nie jesteś żadnym superbohaterem! Biegnę powiadomić strażaka sama! Na pomoc! O, ktoś jest ranny na plaży. K-
ktoś jest ranny na plaży sam. To nietypowe zadanie. Weźcie Spen i łódź ratunkową. Co się stało, Charlie? Witaj, Sam. Nic takiego. Uderzyłem w skałę i wypadłem za burtę. Noga utknęła mi w pułapce na kraby i nie mogę wyjść. A niech to. Zanurkuję i sprawdzę. Musiałeś szybko płynąć, wpadając na tę skałę, Charlie. Wiem. Chciałem być bohaterem. Nazywa kino akcji. Oto prawdziwi bohaterowie. Hurra! Brawo! Super! Widzisz, kotku? Twój wybawca jest w telewizji. O, jest mi tak głupio. Mnie też było głupio, kiedy odkryłam, że zasłonka z łazienki zniknęła. Cicho, bo przegapicie najlepsze momenty. A co z Supernormanem? Ja też jestem bohaterem. Norman! Strażak Sam już trzeci raz dzisiaj kogoś ratuje. To zasłonka z mojej łazienki. Norman! O, widziałaś moją piłkę, mamo? Schowałam ją i myślę, że dobrze wiesz czemu. Czemu? Jak to? Co takiego? Co ja zrobiłem? Czy to ty włączyłeś alarm? O nie! Ależ skądże? Normanie Price! To naprawdę nie ja, mamo. Ten alarm jest zepsuty. Wiesz, że nowe rzeczy ciągle się psują. Cóż, czasem... No tak. Ta-da-ta-da-ta-ta-ta. Założę się, że znowu się włączy i wtedy zobaczysz, że ja wcale nie kłamię. Może to przekona mamę, by oddała mi piłkę. O, niemożliwe. Kolejny pożar w sklepie Dilly's Price? O. I co? Mówiłem, że źle działa. Mogę z powrotem piłkę? Dobrze wiesz, że z tym alarmem jest wszystko w porządku, Norman. Specjalnie go włączyłeś. To nieprawda, ja... Znasz bajkę o chłopcu, który krzyczał wilk? Nie. Czemu? To historia o chłopcu, który mówił, że widział wilka. Krzyczał wilk, wilk! I inni mieszkańcy biegli na pomoc. Chłopiec śmiał się, mówiąc, haha, żartowałem. Co było dalej? W końcu przyszedł prawdziwy wilk i chłopiec krzyczał wilk, wilk! Lecz teraz nikt mu już nie uwierzył i nikt mu nie pomógł. I wtedy wilk go pożarł? Tak mówią. Ja nic nie zrobiłem. Dobra, czas wracać do remizy. Do widzenia, Dilly's. Norman? Dokąd się wybierasz? Masz szlaban! Wracaj do pokoju! O, jaki on śliczny. Ej, ej, ej! Sio! Uciekaj! O, Charlie! Próbowałam go tu zwabić! No tak, jasne.
O, Elvis! Co ty robisz? Sprawdzam, jak działa mój nowy mop, Penny. I chciałbym cię zapewnić, że wiele się nauczyłem i nie będzie już więcej żadnych wypadków. Nie, ale będą ślady butów. Dlaczego to sprzątanie jest takie skomplikowane? Muszę zamówić nowy pasz do twojej pralki. Przeładowała się. Ale to nie ja, to Norman. Rozumiesz już, dlaczego nie proszę go o pomoc. Aha, na razie, Delis. Witam. Cześć, Mike. Norman? Co znowu? Zrobiłem pranie. I przy okazji zepsułeś pralkę. A teraz grzecznie poproś Majka o to, żeby wyprać swoje ubrania w jego pralce. Ale... Miłej zabawy, Norman. Ciekawe, czy Sara i James pojeżdżą na desce. Wiesz co, Norman? Nie przepadam za domowymi robotami, ale jak już się za coś zabierasz, to musisz to robić porządnie. Wezwijmy strażaka sama! Wybuchł pożar w domu Floodów. Nie! Dlaczego pożary zdarzają się zawsze w najmniej odpowiednich momentach? Pożar w domu Floodów, Sam! Niech Penny wsiada do Wenus! Odsuń się od domu, Mike! Zrób nam miejsce! Elvis, natychmiast wyłącz prąd! Tak jest, Sam! Nie jest złamany? Jesteś pewna? Całkowicie, to stłuczenie. Cieszę się, że jest już prąd. Wolałabym, żeby Mike nie musiał działać w ciemności. Zgadzam się z tobą, Helen. Mało kto potrafi zachować zimną krew w ciemności. Kiełbaski są już gotowe! O, jest już Helen. Mama! O, wspaniale! Przyjechałam w samą porę. Nic dzisiaj nie musiałam robić. Taki właśnie był plan! O, serwetki! Przyniosę. Nie, ty dziś nie będziesz nic robić, pamiętasz? Ratunku! Pożar! Ratunku! Helen, teraz coś zrób! Dzwoń po strażaka sama. O, wybuchł jakiś pożar w domu Floodów. O nie! To na pewno ma związek z odcięciem prądu. Wróciłem. Nie na długo, Sam. Idziemy. Dobrze. Nikogo nie ma w środku, tak? Tak, wszyscy byli na zewnątrz. Świetnie. Penny, przynieś zestawy oddechowe. Jasne, Sam. Odetnij prąd głównym wyłącznikiem, Penny.
włączone! Po odcięciu prądu zawsze wyłączajcie swoją kuchenkę, bo po włączeniu prądu czasem zapomina się o tym. Ja zapomniałem. I z pewnością nie kładziemy niczego na kuchenkę, zwłaszcza serwetek. To też moja wina. O, przepraszam, powinienem skorzystać z pomocy. Chciałem wszystko zrobić sam w prezencie dla ciebie, Helen. Chcesz kiełbaskę? Raz, dwa, trzy. Drugiej takiej nie ma nigdzie tu. Uhuhu. Drugiej takiej nie ma nigdzie tu. To było fantastyczne. Dziękuję. Alarm chce pomocy ktoś. Strażak sam to spoko gość. Tam gdzie groźnie, tam gdzie źle, na ratunek zjawi się. I nie wie co to strach.